Hej, hej! Smacznej kawusi, miłego dzionka. Kalendarze adwentowe, dzień 12. No, w sumie półmetek. Zobaczymy, co ten półmetek nam przyniesie. Oby był lepszy niż półmetek w liceum. To było żałosne, żałosne wspomnienia. Dzień 12. Tutaj przy piątce, a tuż przy 23. Pewnie jest jakiś algorytm. Albo ktoś sobie umieścił to, bo tak. I tutaj, moi drodzy, mamy dzisiaj... Lego City daje nam taki gamerski sprzęt. Znaczy się, dostajemy peceta. Z kubkiem kawy, z towerem. Ojej, moje klimaty. Moje klimaty, ojej, ale fajnie. Dobra, jaram się. Jest klawiatura, będzie myszka. No, fiu. Lego. Aż mi się, powiem wam, że to spodobało. Dobra, z jednej strony mamy tutaj takie biureczko. Z drugiej będziemy mieli skrzynkę, tak zwaną. Ciekawe, czy ma chłodzenie wodne. Znaczy cieczą, nie? O, krakeniki polecam, fajna sprawa. Ładne bestyjki. I wcale nie mam na myśli tych morskich potworów. Aczkolwiek też są spoko. Dobra, tutaj damy sobie monitor. Marki kawa. Tutaj damy sobie jeszcze kubeczek. Tutaj klawiatura, spacja tu, pyk. No. Jeszcze tutaj to trochę wyprostuję. Au. Kubeczek za burtą. Biurko za burtą. Wszystko mi leci, spada. Ej, gdzie to spadło? Serio. Halo. No. Ej, serio. A, jest, dobra. Ta, przygody. Dobra, tutaj damy jeszcze kubeczek. Chciałem poprawić, ale proszę. Mamy piękne biurko z pecetem do grania. Piu. Można grać w Fortnite'a. A propos Fortnite'a, zapraszam do grania ze mną. Ogólnie się wkręciłem i tak myślę, że już na stałe... Po godzinie 20 na kanale na YouTubie będzie jakieś tam granko w gry. No myślę, że Lego, bo trochę tych gier Lego jest. W tym tygodniu ciśniemy Fortnite'a. I jest całkiem miło. Powiem wam, że coraz więcej osób to ogląda, coraz więcej osób wbija do grania wspólnego. Jest całkiem fajnie się pomyka po tym świecie. Także Lego, ciekawa robota z tym. Ale wróćmy do kalendarzy. Dzień 12 Lego Star Wars tutaj. A znowu, dzisiaj już nie przeginamy z kawusią. I mamy gong droid, ale słuchajcie, moi drodzy, to jest gong droid w wersji świątecznej. Chodź tu, odczep się. Piu. Mega. Gong droidy są mega fajne, o, zawsze robię takie gong. Piu. Dobra. Drogi pamiętniczku, zaczęliśmy robić gong droida. Na początku zrobiliśmy mu nóżki, z tych nóżek zrobiliśmy dalej nóżki. No. Ej, fajne te droidy, że tak powiem, z Gwiezdnych Wojen. No, kawał dobrej roboty w wymyślaniu tych różnych cudactw. To pójdzie tam z tyłu, bo to będzie ogonek. Nawet ogonek będzie miał, mega. Patrzcie, ej, ogonek idzie, nie? Okej, tu będzie ogonek, tutaj damy sobie to, te, tutaj damy to, tutaj damy boczny ten, taki ciekawy będzie ten gong droid. I co ty tu chcesz? Ty tu chcesz to, nosek Jennifer, czyli nosek Jennifera. Tutaj dodamy sobie to i jeszcze dodamy sobie tutaj z tym takie coś z takim czymś bez takiego czegoś. Ja dzisiaj mam za dużo energii w łapkach. I rogi Renifera. Haha. Gong droid Renifer. No i ogonek ma jaki cute. Hello. Cudowny. Stefan Gong Droid Renifer, tudzież zwany Andrzejem i części zapasowe. No, Lego Star Wars, ładnie. Tutaj to żeście mnie zaimponowali, Star Warsy. Siup.
Harry Potter. Co w Harry Potterze dzisiaj będzie? Dzień 12. Dzień 12 przyniósł nam... Co to jest? To jest takie coś... Wygląda jak ozdóbka. Tudzież wygląda jak zamrożona fontanna. Ale mogę się mylić. To jest mimo faktu, że ciekawe elementy i mamy kryształ mocy, który można wykorzystać w wielu innych budowlach, na przykład do zbudowania kryształa mocy, nawet kryształu. Pi, 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 pam, param, pam, pam. Dobra, co oni tutaj chcą jeszcze od nas, abyśmy coś tu zrobili. Dobra, tu jest tak, tu jest... Jak to ma być tak? Okej. No dobra, i tutaj jeszcze kryształik. No, w sumie jest taka zamrożona fontanna, nie? Spoko. No, ogólnie ma klimacik świąteczny, taki zimowy. Hej, hej, jestem zamrożoną fontanną z Harry'ego Pottera. Pewnie jestem na licencji i będę kosztowała cię 50 zł drożej. Marvel. Kolejne cudo na licencji. Nie, no, nie mam nic przeciwko, że tam licencja nie coś dostaje pieniążki za fajne wymyślanie. A tutaj mamy... stolik mechanika, pewnie tego kwantowego mechanika, który jest aluminiumenem, tudzież miedziamen, to pewnie miedź byłaby droższa. Dobra, co my tu mamy? To zrobimy sobie tak. Okej, okay, spoko. Tutaj tak. No dobra, jest fajny klimat, że tutaj sobie wczepiamy tak trochę w te kółeczka, nie? Dobrze. Cwaneta wymyśleli. O, w końcu mam łom do otwierania doców. Gdzieś miałem kilka łomów, a po prostu gdzieś je wrzuciłem i bo ała. Tutaj sobie zrobimy taką ten, z takim czymś, bez takiego czegoś. Proszę, i mamy taki mały warsztat. Ej, w sumie spoko, pierdółka i części nawet okej, nie? Łom i... Dobra, skończmy na tym, że łom zawsze się przyda w każdym domu. Tak, mam w domu łom, chyba nawet dwa. Gdy wykańczacie mieszkanie, naprawdę dziwne rzeczy mogą wam się przydać. A nawet potem, no taktyczny łom zawsze spoko. Kto wie? Frency, tak. Łom pomaga wam zdobywać przyjaciół, czyli Frency. Jakże pięknie z tego wybrnąłem. Dzień 12. O, choineczka. Super, frencowa choineczka. No, zobaczymy, czy będzie lepsza od choineczki z City, tudzież... A we Frencach już była jakaś inna choineczka, chyba tak. Coś tam było. Dobra, mniejsza o to. Tudzież był zimowy krzew. Choinko zielona jak las, po raz kolejny zagościsz wśród nas. Dobra, chcemy mieć to. O, dużo takich karmelkowych, tych dwie trzecie. Karmelkowe dwie trzecie, spoko. Nie, no ładnie będzie to wyglądać. Choineczka. Ach, damy miseczkę na czubku dębiny. Dobra, i jak oni tu chcą, aby to zrobić? Przylepimy sobie tak i teraz co jeszcze? Ej, spoko, powiem wam, że to mi się podoba. To będzie ładne. A nie ma co się tutaj, wiecie, spinać, że są jakieś małe buildy i nie wiem, no nie oczekujmy tutaj setów za miliony monet, które będą miały jakieś, nie wiem, 50 tysięcy elementów i w ogóle, bo nie. To jest jak Kinder niespodzianka, to bardziej chodzi o sam taki experience, czyli powiedzmy na piękny polski język, doświadczenie otwierania i rajcowania się, że coraz bliżej są święta, nie? Taki łakoć na zachętę, który może prowadzić do naprawdę ciekawego łakocia w postaci wielkiego zestawu Lego na święta. Właśnie, muszę sobie jakiś zestaw na święta ten ogarnąć. Nie wiem co, ale coś znajdę. Piękna choineczka. Ej, naprawdę spoko, można podłapać ten patent i sobie pobudować choineczki do miasteczka. Frency. Dobrze. No, powiem wam, że dzisiaj taki ładny dzień. Sporo ciekawych rzeczy, ale to jeszcze nie koniec, gdyż magiczny, unicornowy, tutaj mamy ten, ale powinienem chyba założyć pierścień władzy. Gdzie ja dałem mój pierścień władzy?
One ring to rule them all. Nie, nie, 2 godziny później szukanie pierścienia władzy. Tak, wiem, nie powinienem tego wszystkiego wrzucać w pudełko. A potem się gubią takie ważne rzeczy jak pierścień władzy. Nie. Miało być tak pięknie. Jest! Aha! Dobra. Trzeba założyć pierścień władzy, bo to jest pieczęć otwierania tego, wiecie, magicznego tego. Dzień 12. Aha, jest tutaj. O, coś długie. Ty, ale to będzie długie. Pewnie jakaś linijka czy coś. A nie. Zgadłem, linijka. Szkoda, że nie poziomica. Ale wygadałem. Nie, no serio, pierwsze co tak pomyślałem, okej, okay, był ołówek, to jest długie, pewnie będzie jakaś linijka. Jest. Ale jaka piękna. O, proszę, jednorożce, kryształy. Hey, I'm fabulous. Super, bardzo mi się przyda. Jako designer powiem wam, że czasami linijka się przydaje, więc... Dobrze, dobrze. Będzie mierzone co do jednorożcowego milimetra. No to tyle na dzisiaj z kalendarzy. No, powiem wam, że spoko, dużo budowania, także fajnie takie rzeczy wpadły, ej, ale to mi się naprawdę podoba. To jest takie spoko, dorzucę sobie chyba to do mojej tej makietki z moją minifigurką. Nie chcę się wstawać, aby tego szukać, ale jest tam gdzieś. Dobra, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, zapraszam jutro. Półmetek za nami. No i 12 dzień, był całkiem spoko. Wszystkiego dobrego, smacznej kawusi, miłego dzionka. Cześć!